Tutaj dużo ciepłych słów dzisiaj usłyszałem. Najpierw, że zabobony jakieś są konkurencją dla nauki, a teraz, że zwolennicy Konfederacji będą tymi złymi, którzy wedrą się na różne uczelnie. Ja chciałem powiedzieć, szanowni państwo, ja stoję w tym momencie, w tym magicznym miejscu, w którym nie ma wirusa. Ale wy wszyscy uważacie, że wirus jest tam, jest tu za mną, jest tutaj, jest wszędzie tutaj dookoła. I wy uważacie, że opieracie się na nauce. Uważacie, że opieracie się na wiedzy. Tymczasem to, że tutaj jest ta strefa wolna, wy również uznaliście za wiedzę. Podczas gdy to, pani poseł, jest zabobon. Wykluczono dzisiaj Grzegorza Brauna z obrad Sejmu, dlatego że nie założył maseczki. Przecież to wasz minister mówił, że te maseczki przed niczym nie chronią. Mamy co do tego dosyć dużą jasność. A to, że Sejm wprowadził sobie takie zasady i tresuje się w tym momencie posłów, nie wynika z wiedzy, tylko z zabobonu, pani poseł. I to po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, wolność słowa polega na tym, że są profesorowie medycyny, którzy mówią, że do tego problemu covidowego powinno się podchodzić tak, jak podchodzi rząd i niestety opozycja, krzycząc, że zaraz wszyscy umrzemy, należy się ograniczać, lockdowny wprowadzać, obostrzenia, zamykać firmy, zamykać szkoły, zamykać szpitale i leczyć tylko jedną popularną chorobę. A są też tacy profesorowie medycyny, którzy mówią, że powinniśmy po prostu normalnie żyć. Ale kto chce zamykać usta tym profesorom medycyny, którzy mówią, że powinniśmy normalnie żyć? Otóż wy chcecie zamykać usta tym profesorom, którzy mówią, że należy normalnie z COVID-em żyć, bo jest to jedna z wielu chorób, która z nami już zostanie. Jest wielu takich, ale wy im kneblujecie usta. Wy wszyscy kneblujecie im usta, szczególnie ta strona, która nie dopuszcza do siebie myśli, że mogła się przypadkiem pomylić i że niestety no, trzeba będzie w pewnym momencie znormalnieć. Ponieważ 449 posłów w tym momencie jest przeciwko tym 11, którzy bronią wolności słowa tych właśnie naukowców, którzy uważają, że jest inaczej niż ustalono wersję w tym właśnie Sejmie. Ta ustawa pozwoli na to, żeby takich ludzi, którzy właśnie takie twierdzenia głoszą, z którymi ja się akurat przypadkowo zgadzam, nie będą tacy ludzie przez was eliminowani z uczelni, nie będą wyrzucani z pracy za posiadanie innego zdania. Także o tym możemy porozmawiać, pani poseł, w przyszłości, jeżeli chodzi o kneblowanie ust i zabobony. Dziękuję bardzo. Szanowny panie pośle, chcę panu przypomnieć, że pan poseł Grzegorz Braun został wykluczony z obrad Sejmu. Za niezałożenie maseczki. Za nieprzestrzeganie regulaminu, do którego pan skądinąd się zastosował, przedkładając stosowne zaświadczenie lekarskie, że jest pan jakby uwolniony w związku z tym odnoszenia tej maseczki. Panie marszałku, więc a ja panu życzę, żeby pan był uwolniony również.